Nowość! Kreatyna smaku drinka Sex on the Beach od teraz dostępny w naszej ofercie. Sklep KFD.pl. Bezlitosny dla konkurencji. Pozdro! Siema, to znowu ja, nie będę wam zanudzał, odpowiem szybko na pytania, bo dzisiaj kolejna część Q&A. Lecimy. Marcin zadał pytanko. Michał, co stosujesz, żeby pozbyć się wody z organizmu? Co robi największą robotę w nawiasie oprócz cardio? Pozdrawiam, dziku. Wiecie co? Wstaję rano i jestem po prostu odwodniony, tak? Piję tonę alkoholu przed snem, tak, jestem zaszyty. Od niedawna, więc ta woda znowu się zaczęła gromadzić, waży już 120 kilo. A tak na serio, to ja jestem osobą, która ma tendencję do łapania wody i to w bardzo dużym znaczeniu tego, znaczy w bardzo dużym wymiarze, gdyż ja jestem taką osobą insulinową, która po zjedzeniu jakiejś tam ilości chociażby węglowodanów przetworzonych na następny dzień wygląda jak pompka Michelin. Co robię, żeby tą wodę zbijać? No praktycznie nic nie robię, żeby zbijać tą wodę, bo dlaczego mam zbijać wodę, która też tworzy nam środowisko przyjazne dla organizmu? Oczywiście, jeżeli ktoś ma problemy z nadmiernym jakby nawodnieniem organizmu i czuje obrzęki, ta skóra nie jest elastyczna, no to wiadomo, wtedy trzeba wprowadzić pewne zmiany. Przede wszystkim pić dużo więcej wody. Tak, bo woda zalegająca w organizmie jest wynikiem niedoboru wody. Więc pierwszą rzeczą, jeżeli ktoś ma problem z odpowiednim nawodnieniem organizmu, bo wody ma za dużo, a to jest złe, to jest picie dużych ilości mineralnej wody. To jest po pierwsze. Ja ewentualnie wprowadziłbym jeszcze do diety sód, ponieważ też w przypadku braku podaży sodu woda będzie zatrzymywana w wyniku sprzężenia zwrotnego. Dlatego nie bójmy się solić, sód też jest bardzo ważna, to sód pobudza ten hormon ADH, czyli antydiuretyk hormon, w wyniku czego ta woda będzie jakby lepiej gromadzona w komórkach w odpowiedni sposób. Na co ma jeszcze duży wpływ? Przede wszystkim przemęczenie. Jeżeli ktoś ma problemy z trzymaniem wody, to musi zwrócić uwagę na sen, bo odkłada się woda wówczas, kiedy mamy za mało snu w ciągu dnia oraz mało ruchu. Tak samo produkty prozapalne, które promują podnoszenie insuliny, wpływają bardzo negatywnie na zatrzymywanie wody w organizmie. No i wiadomo, wszystkie przetworzone produkty, wszystko co na szybko, plus duża ilość alkoholu, mała ilość minerałów, to wszystko promuje retencję wody dosyć dużą. Co można by jeszcze dodać? No wiadomo, można tam sobie stosować pokrzywę, można sobie tam stosować na przykład liście damiana oraz inne jakieś delikatne ziołowe rzeczy, ale przede wszystkim sen, unikanie schemionego pożywienia, bardzo duże ilości wody, odpowiednie solenie pokarmu, odpowiednia podaż potasu. Takie proste rzeczy. Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanko. Takie śmieszne pytanie od Mateusza. Czy faktycznie nie możesz rozmawiać przez telefon normalnie, tylko musisz do drugiego ucha sięgać ręką? Czyli chodziło Mateuszowi o taką formę rozmowy i uwierzcie mi, że z roku na rok jest coraz gorzej. Halo, halo, Mietku. Mamo, to ty? Tato, miałeś do mnie nie dzwonić w godzinach pracy. Widzicie, już mnie ręka boli. Nie potrafię długo rozmawiać w ten sposób, bo drętwieje mi ta ręka. Przemieniam telefon z ręki lewej na rękę prawą, czyli generalnie wpasowuję się coraz bardziej w model kaleki, który nie umie obsłużyć siebie i nie potrafi o siebie zadbać, bo z drapaniem tak samo są problemy, to już nie tylko chodzi o telefon. Po prostu zasięg rąk się i ruchów się zmniejsza, mimo tego, że ja się staram rozciągać. Jest to komiczne, jest to przezabawne, ale całe szczęście moja ukochana smerfetka zawsze ma czerwone pazurki do dyspozycji, zawsze nie drapie wtedy, kiedy chce. Natomiast telefon, no nie wiem, może sobie na takim selfiaku będę zapodawał niedługo i rozmawiam tak w ten sposób. Szczoteczkę do zębów też będę musiał sobie taką zakupić. Drapaczkę już jedną złamałem na plecach,
Więc to są uroki kulturystyki. No. Jakie miałeś sposoby, gdy ssało cię na jakąś bombę kaloryczną? Bardzo banalny sposób, który ja robiłem już nie raz. Bo tak na dobrą sprawę, zapotrzebowanie na słodkie to nie jest to, że ty musisz się najeść do pożygu. Ty musisz na chwilę oszukać ośrodek głodu i oszukać hormon, którym jest grelina. I dzieje się to w bardzo prosty sposób. Jeżeli chociażby masz popsutą glikemię poposiłkową albo jesteś długo na ujemnym podażu kalorii, bardzo mocno rozregulowujesz sobie te hormony. I po pierwsze, jeżeli masz zachcianki coraz częściej, to zwiększ kaloryczność chociaż trochę, a jeżeli jest to po prostu zwykła zachcianka, a z kaloriami jest wszystko ok, to ja robię jeden prosty patent. Robię po prostu bezy. Robię bezy albo kogel-mogel, ale najlepiej robić bezy. Ja już mam to opatentowane, bezy na erytrytolu lub bezy na słodziku lub zwykłą czekoladę. Wystarczy połączyć olej kokosowy z kakao, dodać tam, nie wiem, trochę słodziku i uwierzcie mi, kilka łyżek i zachcianka po prostu odchodzi w siną dal. Nie ma czegoś takiego, a dalej można to wszystko wkomponować w makro, a nawet jeżeli się wybijemy poza linię makro, to czy tak, są to produkty, z których dalej korzystacie. Więc to nie jest odstępstwo typu, że nażrecie się lodów i na chwilę pobudzicie znowu insulinę i wszystkie inne aromaty i kubki smakowe i wrażenia, które za jakiś czas znowu się przypomną. W taki sposób sobie radzę. Zwykle najprostszym sposobem było zrobienie brownie, było zrobienie czekolady lub po prostu bezy. Aha, co zrobić? Nie, to nie to. Aha, to. Od Macieja. Co zrobić, gdy podczas redukcji za mocno obcięło się kalorie? Jak dalej redukować? No, zszedłem do pułapu 100 g węgli dziennie, 200 g białka, 100 g, 160 g tłuszczy. Ważę 86 kg, staż 5 lat, waga stoi. Ja Wam mogę powiedzieć, co ja robię ze sobą, tak? Ewentualnie, co robię z podopiecznymi, kiedy jest ten punkt kulminacyjny 0. Na początku zdradzę Wam jedną fajną rzecz. Jeżeli robimy redukcję, to róbmy ją metodą schodkową. Obcinajmy sobie na przykład co 2 tygodnie 200 kalorii. Tak? Wtedy nie będzie przede wszystkim efektów jojo, nie będzie odbić dietetycznych, metabolizm będzie się przyzwyczajał do kaloryczności. Ponieważ bardzo często jest tak, że ktoś robi tylko jeden krok redukcyjny i później organizm staje. Dlatego, że metabolizm dostosowuje się do niskiego podażu kalorii. Nawet jeżeli komuś uda się osiągnąć swój cel, typu, nie wiem, zgubienie wagi albo fajna sylwetka, to bardzo często błędnie myśli i robi taką rzecz, że bardzo mocno podbija kalorie, w wyniku czego jest ogromne odbicie i ogromny efekt jojo, gdyż metabolizm, który stał na, przypuśćmy, nie wiem, poziomie 1800 kalorii, a daliśmy mu teraz 2800 kalorii, on się nagle nie wybudzi, on się nagle tak szybko nie rozpędzi. Tak? I bardzo często wtedy zachodzi efekt jojo. I ja uważam, że bardzo fajnie jest robić redukcję metodą schodkową, czyli zaczynać od dużej ilości kalorii, schodzić sobie stopniowo. Natomiast w drugą stronę też, jeżeli się robi masę, to dodawać kalorii stopniowo, ale nie do przesady. Ja robiłem taką rzecz, jeżeli waga stawała, to robiłem stabilizację kalorii. Nie obcinałem dalej kalorii, wręcz je dodawałem, ale patrzyłem się też na inne czynniki, typu wydatek energetyczny w ciągu dnia, nadmierna ilość, nie wiem, chociażby treningu aerobowego u osób, które przychodziły do mnie z takim problemem, lub po prostu złe wyniki badań, bo ktoś może mieć kortyzol podwyższony, ktoś może mieć prolaktynę podwyższoną i tutaj trzeba znaleźć klucz do tego wszystkiego. Natomiast bardzo często no, po prostu robiłem tak, że albo były to rotacje, czyli dni wysokowęglowodanowe, dni nisko i na przykład 2 dni zerowe, albo od poniedziałku do piątku była niska ilość kalorii, w sobotę był jeden ogromny posiłek albo 2 ogromne posiłki, takie jakby cheat meale, ale jakościowe, nie ilościowe, polegające na zjedzeniu produktów, na których bazujemy w diecie, ale w dużo większej ilości, tak żeby organizm na chwilę zapomniał sobie o tym, że jest na diecie i rozkręcił sobie metabolizm. I tak po prostu w ten sposób to robiłem. Siema, jesteś sędzią na zawodach Mr. Olympia, a na scenie stają obok siebie w swoich szczytowych formach Arnold Schwarzenegger, Lee Haney, Dorian Yates, Ronnie Coleman, Phil Heath. Na kogo oddajesz swój głos? Proste, że na Roniego.
Nie będę tutaj argumentował dlaczego. Po prostu Ronnie, the king Ronnie Coleman, to jest mój po prostu ulubieniec. Będę większy niż on, dajcie mi jeszcze rok. Zawsze go lubiłem za charyzmę, za to, że był osobą wierzącą, był tytanem pracy, był osobą prawilną, był po prostu wielkim, nie wiem, skurwielem z Teksasu, który 8 razy szarpnął Sandowa, nie bał się ciężkich treningów. To był gościu, który po prostu konkretnie zapierniczał na sali treningowej, nie bał się tej ciężkiej pracy, był charyzmatyczny, był zabawny. No, mogę dodać to, że też powiedzmy sobie był takim typowym nyga, który słuchał czarnej muzy, więc to mi też odpowiadało. Woził się hamerem, rozbijał się dobrymi ogólnie wózeczkami, słuchał gangsta rapu. No, bardzo mi się podobał. W drugiej kolejności dałbym Doriana za jego właśnie jakby też charyzmę, ale w stosunku do Roniego zupełnie inną, bo nie był to gościu taki, powiedzmy sobie, błyskotliwy i groteskowy jak Roni, taki przekoloryzowany, tylko raczej skryty, małomówny, mało uśmiechający się, tytan pracy. Sylwetkowo Roni the best, drugie miejsce Dorian za jego taką granistość, za jego ogrom, za jego twardość. Arnold nigdy mi się nie podobał, ponieważ to nie jest typ sylwetki, która mi odpowiada. Phil Heath nigdy mi się nie podobał tak samo. Uważam, że ta jego sylwetka nie jest jakoś dla mnie przepiękna, zaskakująca i tak dalej. Dziwne ma te mięśnie według mnie, ale oczywiście jest przeplastyczny, jest bardzo, powiedzmy sobie, taki kulkowaty, wygląda jak superbohater. Lichany, nie można mu jakby ująć, bo też zdobył Sandowa chyba 7 lub 8 razy, ale jakoś nie przyglądałem się jego sylwetce w Nikimie. Wiadomo, miał przepiękne plecy, miał bardzo wąską talię, ale dla mnie zawsze przemawiali ci najwięksi. Poza tym, kulturystyka ekstremalna zaczyna się ponad 100 kilo, w kategoriach ponad 100 kilo i na tym zakończymy, co tutaj dużo gadać. Król jest tylko jeden, jest nim Ronnie Coleman. Dobra, mamy dwa odcinki Q&A, pora to zakończyć. Poczekamy, zobaczymy, co się wydarzy dalej. Może jakieś rekordy padną, może powozimy się dalej, nie wiem, furą po mieście, albo odwiedzimy moich znajomych, którzy też mają świetne auta. Wszystko przed nami, oczywiście wszystko na spontanie. Na dzień dzisiejszy kończymy, to by było na tyle. Żegnam Was jak ksiądz. Big Mike, pozdrawiam. Dotarłeś do końca, to znaczy, że film Ci się podobał. Pamiętaj, że to YouTube, a nie RedTube, więc nie musisz się kryć z tym, że nas oglądasz. Dlatego daj suba i zaznacz dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Pozdro.